chcieliśmy Państwu zaprezentować czwartą edycję Wielkiego Boju Planszówkowego. Wielki Bój Planszówkowy to wydarzenie, które organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Jest poświęcone oczywiście tylko i wyłącznie grom bez prądu, czyli grom planszowym, które wydawałoby się wymarły, ale jak widzimy tutaj, przeszły prawdziwy renesans. Od około 10-15 lat w Polsce gry planszowe wracają do łask. Mamy tutaj wypożyczalnię gier dla dzieci i rodzin. Po mojej prawej stronie mamy też stanowisko wydawnictwa BART. Na każdej edycji Wielkiego Boju jest z nami wydawnictwo, które specjalizuje się właśnie w grach stołowych. Wydawnictwo BART prezentuje takie tytuły jak Carcassonne, jak Pixie Queen, jak Łowcy Smoków, jak Majestat. To są ich najnowsze tytuły. A jutro będzie się też turniej Carcassonne, który jest absolutnym hitem światowym. Teraz znajdujemy się na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w sali dla graczy zaawansowanych. Wypożyczalnia gier na tej sali jest wyposażona raczej w gry skomplikowane. Niektóre pudełka są naprawdę ciężkie, pełne elementów, a zagranie w część z tych gier będzie zajmowało nawet 5 godzin. Jak widzicie, sala jest pełna. Mamy tutaj, poza wypożyczalnią, również stanowisko do prezentacji gier bitewnych, a także gier karcianych, które zorganizował nam kielecki Wargamer. I graczy przy tej strefie również nie brakuje. Zamknąć taką kamerą tę część turniejową. Ja się nazywam Andrzej Dobrowski, jestem dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście naszymi gośćmi. Bardzo się cieszę z tej dużej frekwencji. Sądzimy, że w ciągu tych dwóch dni bawiło się tu grami planszowymi ponad 500, między 500 a 600 osób.
Z tego wynika, że te nasze działania, ten wysiłek wspólny nasz, stowarzyszenia, wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniu tego spotkania wokół gier planszowych, był potrzebny. Chciałem wszystkich Państwa zaprosić już w przyszłym roku na kolejne nasze spotkania planszówkowe, ale także powiedzieć, że raz w miesiącu spotykamy się tutaj w bibliotece. Michał Wawro opiekuje się tą grupą. Spotykają się tutaj Państwo właśnie ci, którzy grają w gry planszowe. Teraz chciałem ogłosić wyniki wielkiego turnieju planszówkowego. Pierwsze miejsce w wielkim turnieju planszówkowym zajął Pan Rafał Gluza. Zapraszamy. Przywilejem zwycięzcy jest możliwość wyboru gry planszowej spośród tych czterech, które ufundowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna. A dodatkowo jeszcze otrzymuje Pan kalendarz nasz, firmowy, naszej biblioteki. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Drugie miejsce w wielkim turnieju planszówkowym zdobył Pan Jakub Skowroński. Dziękuję bardzo. Miejsce trzecie zajęła Pani Alicja Śliwińska. Dziękujemy Ci, Alu. Może wspólne zdjęcie zrobisz sobie tutaj ze zwycięzcami. I miejsce czwarte Pani Anna Filuret. Państwu dziękujemy i zapraszamy na spotkania z Rami Planszówkowymi do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy bardzo.